To będzie artystyczne wydarzenie roku, a przynajmniej jego początku. Już w najbliższy weekend mławianie będą mogli wziąć udział w noworocznym koncercie. Na scenie będzie można zobaczyć utalentowanych śpiewaków i muzyków współpracujących z kompozytorami w całej Polsce i za granicą. Ogromne wydarzenie kulturalne. W tym roku będziemy gościć kwintet Denty, a śpiewać będą dla nas soliści Teatru Wielkiego Opery Narodowej oraz znany i lubiany w Mławie przecież Robert Szprengiel i Jacek Wójcicki. Jak zapewniają organizatorzy, koncert to gratka dla melomanów. Wykonawcy przygotowali najpiękniejsze piosenki okresu międzywojennego oraz arie operetkowe. Staramy się też, by ten przekaz trafiał do każdego, więc znane, popularne szlagiery operowe, operetkowe, musicalowe. I myślę, że te melodie po prostu wszyscy znają, lubią i chętnie wysłuchają w tak wspaniałym wykonaniu. Tym razem koncert odbędzie się w hali sportowej pierwszego liceum ogólnokształcącego przy ulicy Wyspiańskiego. Co roku rzeczywiście mieliśmy problem z umożliwieniem wszystkim chętnym obejrzenia tych wydarzeń. Ani sala kina, ani sala szkoły muzycznej nie są wystarczająco duże. Więc mam nadzieję, że w tym roku każdy, kto będzie chciał, będzie ten koncert mógł zobaczyć. Koncert noworoczny odbędzie się w sobotę 13 stycznia o godzinie 18. Organizatorami wydarzenia są burmistrz Mławy oraz Miejski Dom Kultury.